Jesteśmy po ostatnim treningu Podbeskidzia w Bielsku-Białej przed arcyważnym spotkaniem z GKS-em Bełchatów. Ze mną jest asystent trenera Leszka Ujrzyńskiego, Piotr Tworek. To będzie arcyważne spotkanie, bo walczymy o tą pierwszą ósemkę i to spotkanie z Bełchatowem może okazać się kluczowe. No na pewno to spotkanie będzie dla nas bardzo istotne w przekroju całej tabeli, bo wiemy doskonale, że Bełchatów jest za nami. Natomiast my nie patrzymy to w perspektywie walki z samym Bełchatowem. My skupiamy się na każdym najbliższym meczu, a układ w tabeli tak się zrobił, że ten pierwszy mecz jest akurat właśnie z bezpośrednim naszym rywalem do zajęcia czołowej lokaty w pierwszej ósemce. Jedziemy pełni optymizmu, jesteśmy przygotowani na ten mecz, będziemy walczyć o 3 punkty i 3 punkty chcemy przywieźć do Bielska. Jak będą wyglądać te ostatnie godziny przygotowania przed właśnie tym spotkaniem w Bełchatowie? Właśnie przed momentem skończyłem trening z grupą zawodników, którzy dochodzą po kontuzjach lub mają zaległości wynikające z przybytych urazów i ta grupa nie załapała się do 18 meczowej, natomiast 18 meczowa w tej chwili ma analizę stałych fragmentów gry GKS Bełchatów, następnie jemy obiad i pakujemy się do autobusu, jedziemy do Częstochowy, tam robimy rozruch przedmeczowy i udajemy się do hotelu, żeby w ciszy i spokoju wypocząć przed meczem. Braki kadrowe były dużym problemem w ustaleniu tej wyjściowej jedenastki na Bełchatów? Może na początku troszeczkę się obawialiśmy, jak poradzimy sobie z absencją Antka Slobody, jak poradzimy sobie z absencją Maćka Korzyma czy Damiana Chmiela, ale każdy z zawodników w okresie przygotowawczym będący na tej pozycji, rywalizujący z wyżej wymienionymi zawodnikami, czy Peskowicz Michał, który rywalizuje z Rysiem Zajacem, potwierdził dyspozycję i jesteśmy spokojni o mecz i o wyjściową jedenastkę, także jedziemy pełni optymizmu i liczymy, że ci zawodnicy, na których trener Ruziński postawi wyjściowej jedenastce, nas nie zawiodą, ale zdajemy sobie też sprawę, że mamy mocną ławkę i każdy z zawodników, który wejdzie na boisko, może przyczynić się do zdobycia 3 punktów.